No hej, witam Was ponownie. Jest to już czwarty odcinek naszego szkolenia i w tym odcinku chciałbym sobie porozmawiać właśnie o formie wyboru strategii. Czy to ma być strategia ręczna, czy to ma być strategia automatyczna? Jak wcześniej żeśmy sobie powiedzieli, nie wystarczy grać tylko jednym rachunkiem, jedną strategią. Bo jest to, być może, słuchajcie, na pewno są osoby, które sobie z tym w jakiś tam sposób dają radę, natomiast jest to naprawdę bardzo karkołomne i stąd ja wszystkich zachęcam i w tym szkoleniu będziemy raczej opierać się na budowie portfolio wielu rachunków, i na których będzie grało wiele strategii i te strategie będą grały w różny sposób, tak żeby nawzajem się w jakiś tam, jakoś tam dywersyfikować. Możemy sobie to wyobrazić w postaci takiej stadniny koni, tak? Jeżeli wystawiamy na przykład jednego konia do wyścigu i coś mu się stanie, tak? No to odpadamy całkowicie z gry. Natomiast jeżeli wystawiamy na tym wyścigu wiele koni, tak? To jeżeli nawet jeden odpadnie z gry, to nie ma problemu, tak? I możemy sobie dalej jakby grać i nie ma to jakby jakiegoś największego wpływu. Ja zobaczę, może Wam pokażę tutaj, zaraz, poczekajcie. Wejdę w statement, tak. Zaraz, muszę chyba troszeczkę przeklikać ten swój, o, tak, wejdę w charts, widzicie? Tutaj to miejsce akurat to właśnie było to, że jedno z rachunków zbankrutowało. Także widzicie, nie ma jakiegoś, nie wiem, specjalnego problemu, tak, jeżeli jeden rachunek zbankrutuje, jeżeli gracie wieloma rachunkami. Także zobaczcie, tutaj to nawet w miarę szybko odrobiło, zarobiło i idzie dalej. No i właśnie tak naprawdę o to tutaj wszystko, o to mi tak dokładnie tutaj chodzi. I teraz zastanówmy się na przykład, w jaki sposób grać. Czy powinniśmy grać w sposób automatyczny, czy w sposób ręczny? No i tutaj to jest w sumie takie zasadnicze pytanie, ponieważ w rzeczywistości tak ciężko jest, żeby grać, nie wiem, 10 strategiami naraz. No jeżeli ktoś chce grać w sposób manualny, no to moim zdaniem jest to, nie wiem, mało prawdopodobne, żeby podołał. Natomiast bardzo, bardzo ważnym jest tutaj, żeby właśnie zastosować te strategie automatyczne. To może być w jakimś pewnym momencie półautomatyczne, natomiast w większości właśnie chciałbym Wam, polecam Wam pełny automat. Natomiast, no okej, w porządku, jeżeli ktoś chce grać ręcznie, nie ma żadnego problemu. Proszę bardzo, niech próbuje, tak, i zobaczymy, czy mu to się uda. Życzę powodzenia. Jeżeli da radę, tak, zbudować portfolio ze strategii ręcznych, no to naprawdę moje uznanie, jeżeli chodzi o to. Ja próbowałem, nie wiem, ja nie potrafiłem, stąd wybrałem drogę taką, żeby zastosować strategie automatyczne. I co mi to daje? Przede wszystkim nie muszę się przejmować, tak? Nie muszę się martwić. Tak naprawdę, słuchajcie, jest zupełnie inny trading, jeżeli gracie w sposób manualny, a jest zupełnie inny trading, jeżeli gracie w sposób ręczny. Pod warunkiem, że macie portfolio, tak? Bo jeżeli macie portfolio, tak, zbudowane z kilku strategii, tak jak tutaj, jak ja mam tutaj, to w zasadzie wasz zaangażowanie na rynku polega na tym, że ustawiacie, tak, dane EA, a potem tylko zarządzacie sobie, tak, tymi EA, tak, czyli zarządzacie kapitałem na tych rachunkach. Jeżeli jest to potrzebne, tak, to w pewnym momencie, nie wiem,
przelewacie, tak, z jednego rachunku na drugi, tak, czyli wszystkie te rachunki nawzajem się tak naprawdę wspierają, tak, i suma zysków i strat z tych wszystkich rachunków daje wam dopiero ten określony total, tak, czy patrzycie na balance equity, to nie ma znaczenia w tym momencie, tak. No i co, jakie są jeszcze z tego benefity, tak? Na pewno nie ma, nie dotyczą i nie będzie waszym udziałem coś takiego jak, nie wiem, że wy musicie siedzieć od rana do wieczora przed komputerem. Absolutnie nie, to już nie, to już was nie dotyczy, tak? Możecie normalnie, jeżeli pracujecie, jeżeli macie jakąś pracę, jeżeli, nie wiem, chcecie spędzić czas z przyjaciółmi, z rodziną, jeżeli chcecie iść na jakieś party, nie ma tutaj najmniejszego problemu, można spokojnie sobie iść. Wielokrotnie pamiętam, nie wiem, ja mam pracę, ja pracuję od rana do wieczora, także nigdy nie miałem nawet czasu, nie wiem, zajrzeć na rachunek i tak dalej. Zawsze to robiłem, nie wiem, gdzieś w wolnej chwili, kiedy miałem jakąś przerwę, ewentualnie jak wróciłem do domu. I zawsze jest czas na to właśnie, aby zareagować, aby coś zrobić, aby w jakiś sposób, nie wiem, podjąć jakieś konkretne decyzje, jeżeli chodzi o moje rachunki. Także możecie poczuć się, jeżeli macie portfolio, faktycznie to możecie poczuć się tak, jakbyście mieli, nie wiem, jakiś fundusz hedgingowy, tak? Tylko że w tym momencie zamiast rachunków klientów, wy macie swoje rachunki, macie ich kilka bądź kilkanaście i tymi rachunkami sobie zarządzacie. I tak naprawdę cała wtedy praca polega na tym zarządzaniu tymi rachunkami. Natomiast nie znaczy to, że te strategie nie są ważne, tak? Czyli wyobraźcie sobie, że jest tak jakby, można było powiedzieć, że to jest taka jakby geostrategia, tak? Czyli na takim wyższym poziomie, tak? Patrzymy na to wszystko jakby z góry, tak? Zarządzamy tymi rachunkami. Natomiast w kolejnych częściach szkolenia będziemy schodzić coraz niżej, tak? Czyli będziemy zajmować się jakby takimi lokalnymi obszarami tej jakby przestrzeni i zajmiemy się poszczególnymi strategiami. Także no, musimy patrzeć w pierwszej kolejności. Chciałbym właśnie, abyśmy patrzyli na to wszystko tak jakby niejako z góry, tak? Że budujemy kapitał, tak? Z rozmaitych strategii. Natomiast to, co jest najważniejsze, to jest właśnie zarządzanie tym kapitałem właśnie na takim poziomie wyższym, tak? Czyli na poziomie portfolio. Natomiast jeżeli chodzi o same strategie, no to już jest jakby w tym momencie jest to mniejszy problem, bo powiem wam teraz, że jeżeli byście chcieli na przykład grać pojedynczą strategią, co nie polecam, absolutnie nie polecam, ponieważ jest to naprawdę złe i w moim mniemaniu oczywiście jest to złe i karkołomne i nie przynosi żadnego efektu. W tym przypadku po prostu ustalamy pewne jakieś tam ustawienia, będziemy bazować na jakimś pewnym schemacie. No i po prostu puszczamy i to sobie gra i w ogóle się tym nie przejmujemy. To będzie sobie chodzić plus minus, ale w ostateczności no, strategie te powinny zarabiać i jeżeli chodzi o strategie, które mam, to one rzeczywiście zarabiają i nie ma z tym najmniejszego problemu. W przypadku grania pojedynczą strategią będzie to naprawdę bardzo proste, bardzo trudne i bardzo karkołomne, ponieważ ja sam osobiście tego doświadczyłem. Wiem, że pojedyncza strategia ma swoje takie lepsze okresy i później ma swoje gorsze okresy. I teraz jeżeli jest dobra koniunktura dla tej strategii na rynku, to ona będzie zarabiać, to jest oczywiste. Ale musicie sobie zdawać sprawę z tego faktu właśnie, że ta dobra koniunktura, ona wiecznie nie trwa. Rynek ma to do siebie, że on faluje góra-dół i tak samo ta koniunktura będzie raz lepsza, raz gorsza. I w sytuacji, kiedy będzie gorsza koniunktura, no niestety, ale zaczniecie tracić i to nie ma na to żadnego jakby lekarstwa. Tutaj nie jest to wina tradera, bo często traderzy obwiniają samego siebie, później szukają błędów. Nie, to nie jest wina traderów, po prostu zmieniła się struktura rynku
i strategia zaczęła tracić. Dlatego też pojedyncza strategia, ona będzie zarabiać, a później będzie tracić, później znowu będzie zarabiać i później znowu będzie tracić. Jeżeli nie przelewarujecie, tak, jeżeli będziecie trzymać tą strategię w ryzach i ryzyko w ryzach, co najwyżej w długim okresie wyjdziecie na zero. Dlatego tak ważne, słuchajcie, jest dodanie kolejnego rachunku, a później kolejnego. Dlatego, że jeżeli jedna strategia traci, to druga zarabia. Jeżeli z reguły jest tak, że kilka strategii zarabia, a jedna traci, one się balansują i dzięki temu cały kapitał, jakby suma zysków i strat z tego portfolio, będzie zarabiać. I na tym właśnie to wszystko polega. Dlatego słuchajcie, my w naszym szkoleniu będziemy skupiać się na strategiach, które są automatyczne. Zrobię jeden wyjątek i pokażę Wam jedną strategię, którą będziecie mogli grać w sposób półautomatyczny. I tutaj jest to jakby tak skierowane dla osób, które nie mają jakby jeszcze zaufania do pełnego automatu, dlatego będą mogły zacząć od półautomatu, po to, żeby po prostu jakby zburzyć ten bagaż negatywnych doświadczeń, tak? Bo musimy sobie zdawać sprawę z faktu, że większość z nas została nauczonych różnych systemów, różnych strategii, graliśmy na rynku, zazwyczaj żeśmy stracili te pieniądze, no i niestety są w nas te wszystkie doświadczenia negatywne i teraz nie dziwię się temu, że jeżeli ktoś na przykład podchodzi do treningu, jest bardzo ostrożny, testuje coś na demo bardzo długo, czasami to jest nawet kilka lat. Dlatego no, bo tak niezmiernie istotne jest to, abyście otrzymali system, który od razu tak jakby na dzień dobry, tak, na pstryknięcie palcem zacznie zarabiać i wy to zobaczycie i dzięki temu będziecie mogli właśnie przezwyciężyć te swoje lęki i na tej podstawie dopiero budować portfolio. Bo powiem Wam, że budowanie portfolio i w ogóle wchodzenie na rynek z bagażem właśnie z przeszłości jest czymś bardzo ciężkim i bardzo problematycznym i często prowadzi właśnie do różnych katastrof i jakichś niepotrzebnych zdarzeń, tak, i bankructw rachunków. No tego chciałbym, abyśmy uniknęli, dlatego w następnych odcinkach już będziemy sobie mówić coraz to więcej, będziemy wchodzić coraz to głębiej i ukierunkujemy się właśnie tak, abyśmy mogli przejść właśnie z tradingu manualnego na trading automatyczny i dzięki temu właśnie zyskamy czas dla rodziny, zyskamy czas do przyjaciół, a naszym zadaniem tak naprawdę będzie wtedy tylko wyszukiwanie strategii, przetestowanie jej tak, żeby ona spełniła określone kryteria, oszacowanie depozytu, oszacowanie strat, no i później wdrożenie tej strategii i zarządzanie całym portfolio. Tak naprawdę całe to nasze zadanie właśnie będzie się skupiać tylko i wyłącznie właśnie w tym zakresie. Także słuchajcie się, trzymajcie się, na tą chwilę jest to wszystko, no i czekamy na kolejny odcinek. Cześć!